Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, nie bójcie się. Ktoś z biblistów wyliczył, że na kartach Pisma Świętego to zapewnienie nie bójcie się jest 365 razy. Więc można by było powiedzieć, że raz na 4 lata można się bać, kiedy rok jest przestępny, ma 366 dni. A tak można było powiedzieć przez cały rok. Bóg chce nam powiedzieć: nie bójcie się. Nie bójcie się. Człowiek się lęka, człowiek ma pewne strachy, ma obawy. Ale też w innym miejscu Słowa Bożego jest mowa, czy możesz przyłożyć do swoich dni jeszcze jeden. Te nasze zamartwianie, nasze planowanie, nasze obawy są ważne, ale one nie mogą przyćmić tego teraz, które jest nam dane. Zatem nie bójmy się tych, którzy mogą zabić nasze ciało. Być może nie chodzi tylko o zabójstwo takie fizyczne, do końca cielesne, bo przecież takie czyny też się zdarzają. Ale o wiele częściej ludzie zabijają ludzi, nie odbierając im życia. Nie odbierając im życia fizycznego. Można kogoś tak swoim słowem, że tak się wyrażę, brzydko zgnoić, że można życia mu nie zabrać. Ale temu człowiekowi odechciewa się żyć. Można niekiedy tak drugiego człowieka traktować, że nie zabierze mu się życia. Ale temu człowiekowi odechciewa się żyć. Zatem Jezus mówi o tym, że ciągle jesteśmy wystawiani, konfrontowani wobec tych, którzy są gotowi nas zabijać. Posyłam was jak owce między wilki. I tak naprawdę przez 2000 lat chrześcijaństwa my zawsze byliśmy wobec wilków. Można mówić o jakichś takich momentach, takich czasach, latach, gdzie chrześcijaństwo było, można powiedzieć, względnie spokojnie, gdzie nie było prześladowania, gdzie nie było jakiejś, można powiedzieć, wyśmiewania i tak dalej, hejtu. Niemniej zawsze Ewangelia będzie solą. Sól jak wpadnie do oka, czym prędzej trzeba te oczy przemywać, bo piecze. A jeżeli sól traci swój smak, to do czego się zdaje? Tylko do tego, by ją podeptać. Więc jesteśmy jak ta sól, jesteśmy jak to światło świata. I dlatego niektórych będzie to razić. Zakończyliśmy rok szkolny, rok katechetyczny. Dziękowaliśmy naszym nauczycielom. I przypominają mi się słowa papieża Pawła VI, który w swojej encyklice Ewangelii Nuncjandi powiedział znamienne słowa, niekoniecznie dotyczące szkoły, bardziej dotyczące wiary, że świat dzisiaj nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków. A jeżeli potrzebuje nauczycieli, to tylko wtedy, kiedy są świadkami.
I gdy odniesiemy tą rzeczywistość do życia codziennego, to można było powiedzieć, że nam kapłanom, wam rodzicom z pewnością wiele łatwiej wychodzi bycie nauczycielem. Mówienie, poprawianie, korygowanie, ustawianie, objaśnianie, radzenie i tak dalej. O wiele trudniej z kolei radzi się, objaśnia, mówi swoim życiem. Jeżeli w człowieku jest ta zdolność połączenia tego, co mówię, z tym, jak żyję, to wtedy nazywamy to świadectwem. I wiemy o tym, że słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Bo można rzeczywiście słuchać przepięknych słów, porywających. Może niekiedy nawet te słowa mogą powodować w nas jakieś wzruszenie. Ale jeżeli byśmy widzieli, że osoba mówiąca wszystko odwrotnie czyni, to wówczas te słowa bledną, tracą na swojej wyrazistości. A jak bardzo budujemy się wtedy, kiedy widzimy człowieka, który nie tylko głosi słowo, ale kiedy przychodzą konkretne sytuacje, wybory, decyzje, to ten człowiek potrafi tak żyć, tak jak mówi. Jakoś jesteśmy wrośnięci, można powiedzieć, w jakieś takie rozdwojenie, w jakąś taką schizofrenię duchową. Dobrze nam łatwo wyznawać wiarę naszymi ustami. O wiele trudniej wyznawać ją naszym życiem. I może niekiedy, kiedy jak widzimy, że ktoś postępuje po chrześcijańsku, na przykład nie kradnie, na przykład nie donosi, nie obmawia, to czasami mamy wewnętrzną taką wściekłość, taki żal, może jakieś wyrzuty sumienia tłumione, że ta osoba chce być inna, jest inna. Czasami już od razu mówimy, a to świętoszek, a to świętoszka, a to dewotka, aby tylko obalić wartość tego świadectwa. Bo sami widzimy, że nie dorastamy do tego, by tak żyć. Tak, ludzie, którzy żyją po Bożemu, stają się nieznośni. Nie mówię teraz o sytuacjach, że ktoś tylko mówi po Bożemu, ale żyje po Bożemu. Staje się niewygodny. Pamiętam opowiadanie z życia o trzech sprzedawczyniach w sklepie. Być może już kiedyś ten przykład mówiłem, powtórzę zatem. Jak to w sklepie czasami bywa, tu się nie doważy, tam się nie dopakuje. I jakoś tak na wieczór trochę towaru zostaje. No wyrzucać, no to raz ta wzięła do domu, raz ta wzięła do domu, raz tamta. Wszystko było cudownie. W pewnym momencie jedna z kobiet powiedziała, już więcej tak czynić nie będę. Doszło to wreszcie do mnie, że jest to nieuczciwe. I zaprzestała tego procederu niedoważania, niedomierzania. Uczciwie sprzedawała. Dwie pozostałe doniosły na nią do szefa, że kradnie. I rzeczywiście została zwolniona z pracy. Dwie pozostałe, które nie chciały zmienić swojego życia, wiedziały, że muszą zadziałać, bo inaczej wyjdzie na jaw, że to one kradną. Posyłam was jak owce między wilki. I może dlatego się boimy żyć ewangelicznie, bo boimy się, że te wilki nas zjedzą do końca. Że nie będziemy mieli siły się przeciwstawić, że może coś stracimy. I może czasami to nasze myślenie jest takie krótkowzroczne, takie na tu i teraz, bez patrzenia do przodu, bez patrzenia pod kątem naszego zbawienia. Ja wiem, że może nam się uda, czy myśli nam się tak, że nam się uda Pana Boga na sądzie Bożym oszukać tak jak w polskim sądzie, czy w jakimś innym sądzie, bo wiemy, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, po prawdę, tylko po wyrok, koniec, kropka. Najlepiej słuszny dla nas. I zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie chwyty dozwolone. Ileż to razy się nasłuchałem, jakież to rzeczy ludzie wymyślają, zwłaszcza w sprawach rozwodowych, co nie wymyślają, co nie tworzą, jak konfabulują, kłamią, by tylko było na ich. I może tak sobie myślimy, że na sądzie Bożym też tak pokombinujemy i Pana Boga tam przekabacimy, że to jednak tak trzeba było.
A czy można prawdę przekabacić? Czy można prawdę przeinaczyć? Czy można rzeczywiście tą prawdę tak nagiąć, że stanie się moją prawdą? Jesteśmy makowcy między wilki. Pamiętam, kiedy jeszcze pracowałem na parafii, odpowiadałem za służbę liturgiczną i pamiętam na zbiórkach lektorów takie rosłe chłopy. Jeden z bardzo dobrej rodziny, drugi wysoki, elegancki przystojniak i taki Przemuś, gdzieś tam zawsze w kącie siedzący, pochodzący z wioski, rzadko się odzywający, myślę, co to z niego będzie? Taka ciamajda. Jakież moje zdziwienie po latach, kiedy ten z dobrej rodziny poszedł na studia i zaczął mieszkać z dziewczyną. Przez wiele lat mieszkał w konkubinacie. Nie przeszkadzało mu to wcale, że był wcześniej lektorem, ministrantem, że z księdzem wiele przebywał. Drugi, ten wysoki, elegancki, postawny, wszystkie dziewczyny wzdychały. Pierwszą rzeczą, co zrobił, kiedy poszedł na studia, pozdejmował krzyże w domu i mówi do mnie, proszę księdza, wino kobiety śpiew, hulaj dusza, piekła nie ma. Dzisiaj jest trenerem personalnym, proponuje mi nawet swoje usługi. Ja mówię, ty się najpierw sam ogarnij. I ten Przemuś, siedzący gdzieś tam w kąciku, nie odzywający się, jako student pracował gdzieś dorywczo, parę złotych dorabiał. Miał na ręku różaniec. I kiedy ktoś z pracy zobaczył ten różaniec, zaczęli z niego kpić, hejtować, jak to się mówi dzisiaj. I Przemek miał na tyle w sobie odwagi, że poprosił tego głównego prowodyra, chodź no tutaj. Czy ja się śmieję z twoich przekonań? Ten zdziwiony, oszołomiony, no nie. To i ty się odczep od moich. I skończyły się kpiny, żarty, wyzwiska. Postawił granicę, pokazał, że to dla niego jest ważne, że ten różaniec na palcu to nie jest tylko zdoba. To nie jest jakaś tradycja. To są wartości, którymi żyje. Jak on mi wtedy bardzo zaimponował. Może dlatego po nas te wilki jadą, dlatego nas szarpią, bo my wcale nie jesteśmy owcami, tylko takimi barankami, które potulnie składają uszy i mówią, jeszcze nas bardziej gryźcie. Może czasami brakuje nam takiej odwagi powiedzieć, że to jest dla nas ważne, święte. Zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach, które nie są dla chrześcijaństwa łatwe. I zdaję sobie sprawę dziś z tego, że dzisiaj powiedzieć coś dobrego Kościele, to musisz być gotowy na to, że całe wiadro pomyj na ciebie wyleją. Że powiedzieć coś dobrego księdzu, że powiedzieć coś dobrego o wierze, o Bogu, o swojej niedzielnej mszy świętej, to jest prawie, że wyczyn niemożliwy. Jezus mówi w Ewangelii bardzo mocne słowa. Jeśli się wyprzesz przed ludźmi, mnie, Boga, to ja wyprę się ciebie. Dobrze, że jesteśmy w Kościele, dobrze, że tutaj przychodzimy, dobrze się modlimy, ale tutaj nie musimy sobie nawzajem świadczyć, bo jesteśmy tutaj wszyscy wierzący. Ale przecież dobrze wiecie, wrócicie niedługo do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich sąsiedztw. Wrócicie do pracy i sami wiecie, jak tam jest. I sami wiecie, jak bardzo ten świat nienawidzi tego, co Boże. Może właśnie ze względu na wyrzuty sumienia, bo ten świat chce żyć po swojemu, nie po Bożemu. I być może kogoś razi nie tylko to, że się modlę, że odmawiam różaniec, że niektórzy się potrafią wściekać, wyklinać, widząc mnie modlącego. Ale jeszcze bardziej może wściekać człowieka to, kiedy ja jestem dobrym człowiekiem. Kiedy mimo wszystko na zło nie odpowiadam złem. Kiedy mimo wszystko potrafię na kłamstwo odpowiedzieć prawdą. Kiedy nie tylko wyznaję wiarę swoimi ustami, ale kiedy również tą wiarę wyznaję moimi czynami, moimi wyborami, moimi decyzjami. Dzisiaj czytamy w Kościele list. Postanowiłem dwa słowa nawiązać do tego listu. W tym liście przede wszystkim jest
życiorys Ulmów, rodziny Ulmów, myślę, że dobrze znanej, bo wiele się już w telewizji o tej rodzinie mówi. Rodzina, która będzie ogłoszona błogosławioną we wrześniu tego roku w Markowej na Podkarpaciu. Zwykła rodzina, 6 dzieci, 7 w drodze, małżonkowie, paroletni małżonkowie, że tak się wyrażę. Czas wojny. Ludzie, którzy żyli miłością i zdajemy sobie sprawę z tego, że w czasie wojny w Polsce, nie we Francji, nie w Austrii, w Polsce za podanie nawet wody, chleba Żydowi, za jakąkolwiek pomoc, groziła kara śmierci. I ta rodzina, małżonkowie z małymi dzieciakami, jeszcze jedno w drodze, wbrew temu wszystkiemu, tej hitlerowskiej, nazistowskiej ideologii, ukrywa u siebie na strychu 3 rodziny żydowskie. I oni dokładnie wiedzą, co grozi, jakie są konsekwencje, gdyby to wyszło na jaw. Przez jakiś czas, przez wiele miesięcy własnej pracy, chociaż mają swoje 6 dzieci, pracują, dzielą się swoim posiłkiem, dzielą się schronieniem, swoim domem z 3 żydowskimi rodzinami. Dla nich wiara to było życie. Można było powiedzieć, nie mogli inaczej zrobić, bo to był człowiek w potrzebie. I kiedy na jaw wychodzi ta wiadomość, Niemcy rozstrzeliwują na oczach tej rodziny, te 3 żydowskie rodziny, a później na oczach dzieci rozstrzeliwują ojca i matkę. Matkę w stanie błogosławionym. To nienarodzone dziecko po raz pierwszy w kościele również będzie błogosławione. A później, mało tego jeszcze, 6 małych dzieci Niemcy bestialsko mordują, by nie było żadnych świadków, by zniszczyć do końca tych, którzy pomagali. Życie wiarą, świadectwo życia, to jednocześnie ma świadomość tego, że życie jest nie tylko tutaj na ziemi. Czy mógł człowiek inaczej postąpić? Wbrew temu, co wilki dzisiaj klepoczą. Ileż to my dzisiaj słyszymy, że Polska jest antyżydowska, że Polska przedwojenna to przecież taki wielki antysemityzm, ten nacjonalizm. Ileż to dzisiaj słyszymy, że mówią o nas jako kraju szmalcowników, tych, którzy się na Żydach bogacili, tych, którzy Żydów sprzedawali. Pewnie, jak w każdym narodzie, zdarzają się przypadki. Ale niech ci bezczelni krytycy, niech zobaczą na Francję, Austrię, inne kraje okupowane, co tam się działo, jak tam wydawano Żydów. U nas to były jednostki. Naród, który żyje wiarą, to wiarą oddycha i inaczej nie potrafi. Świadectwo życia, wiara połączona z życiem. Jeżeli wiara jest tylko gadaniem, to nigdy nie będzie świadectwem. Może będzie mądrym moralizowaniem, pięknym mówieniem, ale to jeszcze nie jest wiara. Prośmy za wstawiennictwem sług Bożych, rodziny Ulmów z tymi małymi dzieciakami, które za 3 miesiące będą ogłoszone błogosławionymi. Prośmy o taką siłę, byśmy mieli w tym stadzie wilków, które nas otacza, zachować wiarę i wiary się nie wstydzić, wiedząc o tym, że nie możemy się zaprzeć tego, co jest dla nas najważniejsze. Amen.